Sądzimy, że był to bardzo ciężki i bardzo ważny dla nas mecz. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to tak jakby przypieczętowało, myślę, już można powoli powiedzieć, awans do wyższej klasy rozgrywkowej. I cieszymy się bardzo z tego wyniku, mimo iż był to bardzo ciężki mecz. Chwila nerwówki. Przegrywaliście na początku, zdołaliście doprowadzić do wyrównania, później prowadzenie, znowu nerwówka, remis i końcówka też należała do Was. No myślę, że był to bardzo ciężki początek, gdzie straciliśmy bramkę. Na szczęście później udało nam się w miarę szybko wyrównać. Drugą połowę bardzo dobrze zaczęliśmy, zdobyliśmy dwubramkowe prowadzenie. Myślę, że wkradło się troszkę rozluźnienia w nasze szeregi. Przeciwnik też po zdobyciu bramki kontaktowej poszedł za ciosem. Ale cieszymy się z tego, że to jednak my zadaliśmy ten decydujący cios i wygraliśmy mecz. I szczególnie ten pierwszy mecz, gdzie w Kłobucku, gdzie ten początek bardzo nam się nie układał i przeciwnik bardzo zmotywowany wyszedł na nas. Tego spodziewaliśmy się, że mecz może wyglądać podobnie. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa i z trzech punktów, bo to jeden z tych meczów, gdzie liczyliśmy się z tym, że może być ciężko o zwycięstwo. Na pewno kluczowy moment tego spotkania to rzut wolny i tylko żółta kartka dla bramkarza gości. Ewidentnie spóźniony bramkarz, nie mamy z tego tytułu żadnej korzyści, brak czerwonej kartki. Dobre zawody z jednej i z drugiej strony, kibice licznie zgromadzeni, mogli oglądać fajne widowisko, 7 bramek, bardzo ładnych bramek. No cóż, no gratuluję moim chłopcom za postawę do samego końca, bo przegrywaliśmy już 3-1, wróciliśmy na 3-3, szkoda, no taka jest piłka. Tak, rzut karny dla drużyny gości, faul, sprytnie tutaj się zachował napastnik gospodarz, gości, wyczekał, przewrócił się i taki naciągany, ale karny. Początek meczu zdecydowanie lepiej otworzyliśmy to spotkanie, czego wynikiem jest strzelenie bramki na 1-0. Tak jak mówię, no ta kluczowa sytuacja z końcówki pierwszej połowy, bo powinien zawodnik, bramkarz gości opuścić boisko po czerwonej kartce i kto wie, jakby się ten rzut wolny wtedy też potoczył, łatwiej by nam się najprawdopodobniej grało, ale skończyło się tak, jak się skończyło, widzieliśmy 4-3, tak jak mówię, no oby takich meczy więcej w lidze okręgowej na takim poziomie. Fajne, dobre zawody, co no, trzeba pogratulować gościom, wygrali 4-3. My za tydzień jedziemy do Kłomnic i tam na pewno będziemy szukać trzech punktów i gramy dalej. Zarówno bramkarz gości ten moment z czerwoną kartką, jak i bramkarz mojej drużyny, nieodpowiednie zachowanie. Źle obliczenie w ogóle całej sytuacji. Dostajemy bramkę na 2-1, gdzie mamy dobry moment gry. Zupełnie niepotrzebnie wybieg z bramki. Dostajemy bramkę na 2-1, która nam podcina skrzydła. Ale tak jak mówię, no dobrze, że chłopcy się podnieśli. Dostajemy za chwilę bramkę na 3-1. Myślałem, że to się gorzej skończy, bo Znicz miał wtedy więcej sytuacji strzeleckich. Nas nie, przez dłuższy moment nie było. Ale kapitalna zmiana, wchodzi Jakub Jędrzejczak, który bym powiedział, tą pierwszą bramkę to fantastycznie uderza, przekłada w polu karnym i strzela piękną bramkę. Za chwilę dokłada drugą, postawiam w fragmencie gry piękną bramkę z głowy. Mam nadzieję, że będzie to procentowało w kolejnych spotkaniach u tego zawodnika, bo ma duże możliwości, tylko żeby uwierzył w siebie. Także no, dzisiaj takie kuriozalne dwie sytuacje z bramkarzami w roli głównej. Na naszą niekorzyść niestety. Dziękuję wszystkim kibicom zgromadzonym na dzisiejszym spotkaniu, bo po to gramy, żebyście wy przychodzili. Dziękuję.